Twój uśmiech, jeden uśmiech przez łzy, powiedzieć może, o czym serce twe śni. Zapis dźwięku leży u podstaw radiofonii, telewizji, filmu dźwiękowego i innych dziedzin, bez których trudno sobie teraz wyobrazić życie. Zajmijmy się fotograficznym i magnetycznym zapisywaniem i odtwarzaniem dźwięku. Możliwość wykorzystania zjawisk magnetycznych dla nagrywania i odtwarzania dźwięku zaprzątała umysły wielu wynalazców. Już w 1888 roku Anglik Oberlin Smith przesuwał sznur nasycony stalowymi opiłkami w pobliżu elektromagnesu, przez który przepływał prąd z mikrofonu. Opiłki stalowe miały się magnesować zgodnie z drganiami dźwiękowymi. Przy odtwarzaniu dźwięku różny stopień namagnesowania opiłków miał wywoływać w elektromagnesie prądy o odpowiednim natężeniu, o częstotliwości zgodnej z zapisem. W 1898 roku Duńczyk Waldemar Paulsen zastąpił sznur nasycony opiłkami stalowym drutem. Był to postęp. Nagrania jednak nadal były bardzo słabe. Brakiem było również wyższych częstotliwości akustycznych. Dopiero urządzenie skonstruowane w 1928 roku przez Niemca Kurta Stille umożliwiało doskonałe na owe czasy odtwarzanie dźwięku. Urządzenie, nad którym Kurt Stille pracował 25 lat, przewyższyło wszystkie próby współczesnych mu konstruktorów. Ciężar urządzenia, jego rozmiary oraz skomplikowany sposób obsługi uniemożliwiły jednak rozpowszechnienie się tego wynalazku. Urządzenie Stilla stosowano przeważnie w rozgłośniach radiowych. Dalsze udoskonalenia i nowe wynalazki doprowadziły do powstania popularnego dziś magnetofonu. Nośnikiem dźwięku jest tu cienka, lekka i wygodna w użyciu taśma z tworzywa sztucznego. Taśma pokryta jest cienką warstwą ferromagnetyczną utworzoną z tlenków żelaza. Jednolicie rozproszone ziarenka tlenków są mniejsze od 1 mikrona. Zasada nagrywania dźwięku nie zmieniła się od czasów Oberlina Smitha. Fala dźwiękowa wywołuje w mikrofonie prądy elektryczne. Wzmocnione prądy dają w elektromagnesie zmiany natężenia pola magnetycznego, a te z kolei powodują zmiany w ferromagnetycznej warstwie taśmy. Przy odtwarzaniu dźwięku następuje odwrotna kolejność zjawisk. Duża dokładność odtwarzanego dźwięku, trwałość zapisu, możliwość wielokrotnego użycia tej samej taśmy i łatwość montażu uczyniły magnetofony niezbędnymi w wielu dziedzinach życia. Stosuje się je przy produkcji płyt gramofonowych. A wcześniej
Co pani sądzi o ruchu w pracy dziennikarskiej? Proszę pana, więc ruch jest, zauważam, niesamowity. Ja jestem w ogóle przyjezdna z Radomia. W każdym razie, no, masę ludzi. Zresztą to chyba zupełnie normalne, stolica Polski. Jako pomoc w nauczaniu, zwłaszcza języków obcych. Uczę się mówić i pisać po polsku. Jestem Etiopczykiem. Od 2 miesięcy uczę się mówić i pisać po polsku. Panie Leszku, uwaga, trochę prawo. Mamy na dzień tak? Dzisiejszy jest ich około 500, z tego 2450 żyje w Polsce, około 50 jeszcze w wypadkach ludzie, którzy... W telewizji magnetofony służą do rejestracji dźwięku, a oparte na tej samej zasadzie wideomagnetofony zapisują i odtwarzają obraz. A w tej chwili jaki jest wasz stan posiadania? Pan mówi 500 nazwisk, a... Ja mówię o żywych sprawach. Nośnikiem obrazu jest tu również taśma magnetyczna. Żywych, nie mówiąc informacji o całym szeregu ludzi zmarłych, przeprawiliśmy dosyć dużą pracę poszukiwawczą. W większości elektronicznych maszyn liczących zapis magnetyczny występuje jako pamięć elektronowa. Łączyć. 534. Co to znaczy, Edyto? Nic. Pociąg, który za chwilę wjedzie, zostanie zatrzymany na stacji. Przepuścimy pociąg... Przy realizacji filmów zapis magnetyczny ułatwia nagrywanie... Mam wyraźnie rozkaz. Chodzi o życie setek ludzi. ...i montaż. Proszę pani, to jest rzeczywista trudność, z jaką się nasi chorzy spotykają po wyjściu do żywo na wyszło. Proszę pani, to jest... Na szczerość. Proszę pani, to jest rzeczywista trudność, z jaką się nasi chorzy spotykają po wyjściu ze szpitala. Stosowany do niedawna system optyczny utrzymał się przede wszystkim przy sporządzaniu kopii filmowych wyświetlanych w kinach. Gotowe. Proszę, start. Nagrane na oddzielnych taśmach magnetycznych dialogi, efekty akustyczne i muzykę przepisuje się na jedną taśmę światłoczułą. Fotograficzne zapisywanie dźwięku odbywa się w sposób następujący. Wiązka promieni ze stałego źródła światła przebiega przez system optyczny, którego główną częścią jest galwanometr lusterkowy, z lusterkiem drgającym w rytmie impulsów akustycznych. Impulsy te, przekształcone przez mikrofon, powodują zmiany położenia lusterka. Następuje modulacja wiązki promieni świetlnych. Zmodulowana wiązka promieni pada na przebiegającą światłoczulą taśmę filmową, tworząc utajony obraz. Po wywołaniu negatyw dźwięku zostaje przekopiowany wraz z negatywem obrazu na wspólną taśmę. Tak powstaje dźwiękowa kopia filmu. W kabinie projekcyjnej kina, na tak zwanej przystawce dźwiękowej, odbywa się odtwarzanie dźwięku. Przesuwająca się przed oświetloną szczeliną ścieżka z obrazem drgań dźwiękowych moduluje światło padające na fotokomórkę. Tu zmodulowane światło przetworzone zostaje na sygnały elektryczne, a te po wzmocnieniu płyną do głośników, które zamieniają je na dźwięki. Fotograficzny zapis dźwięku nie odtwarza jednak wszystkich dostępnych słuchowi człowieka częstotliwości akustycznych. Fotograficzna ścieżka dźwiękowa łatwo ulega uszkodzeniu. Bardzo uciążliwa jest obróbka taśmy fotograficznej. Obecnie daleko więcej zastosowań znajduje magnetyczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięku.
Ah.